tej strony Stew. Właśnie wyjeżdżam do Warszawy. Moja taksówka już przyjechała, więc no, nie widzicie mnie już, bo jest za ciemno. Już jadę autobusem właśnie do Londynu. Jezu, co się stało, masakra. Przegapiłem w ogóle mój autobus. Totalnie w złym miejscu byłem. Całe miasto musiałem przebiec. Z walizką na głowie, żeby szybko zdążyć, żeby zdążyć na ten autobus. Mam nadzieję, że doczekacie moje wszelkie strojenie. I jeszcze gościu, który jedzie autobusem, śpiewa. Dobre czasy. Więc mam nadzieję, że zdążę na autobus, który jedzie do Polski i tam wam znać jeszcze. Więc trzymajcie się, na razie. Więc trafiłem na miejsce, już nie mam walizki, jest autobus i zdążyłem na czas. Teraz będę wchodził na autobus i 25 godzin będziemy jechać do Polski. A ja jeszcze tu się męczę z wami do Warszawy autobusem, ale moja wina, bo nie lubię samolotów. Okej, idę sobie kupić kawę i do zobaczenia. Cześć. Siema, już jestem w Warszawie. I się zgubiliśmy, to jest Maciek, tak? Tak, chciałem. Okay. Bo masz tam Maciej. Maciej mnie odebrał. Maciej, kapitan Alien ma ważniejsze sprawy, u fryzjera musi być i tak dalej. Jaki nieogarsz, 30 godzin na autobusie. No to musimy pociągu do centrum, żeby dojechać. No, więc będziemy w A. Będziemy w centrum za niedługo i idziemy na tam do Złotych Tarasów. Nie wiem jak to będzie, ale wygląda dosyć ciekawie do tej pory, więc no, na raz. Cześć, jestem u Maćka w domu. Nie było miejsca w hotelu dzisiaj, więc dopiero od jutra będę. Jemy sobie takie bardzo dobre jedzenie, próbujemy. Maćka mamy. Maciek jest też. No i zaraz idziemy na Złote Tarasy na takie nieoficjalne spotkanie z ludźmi. Chyba kapitan Alien tam będzie, nie wiem w sumie co on kombinuje, bo nie ma go nigdzie. No ale jemy i pijemy mleczną herbatkę. No i zaraz będziemy wychodzić. Już jestem, troszeczkę się ogarnęłem, więc jeszcze raz dziękuję Maciek, że mnie przeniosłeś do siebie. Nawet mnie nie znał, tylko zaproponował, żeby mnie, żebym mógł się tu przyjść, umieć, ogarnąć, więc dziękuję. Wielki shoutout dla Maćka i jego rodziny. No więc pójdziemy na Złote Tarasy i zobaczymy, kto tam będzie zrobić. Zrobimy jakieś zdjęcie. Może z kimś, kto tam będzie, nie wiem. Albo pójdziemy, ja chcę iść płyty kupić, i może do kina potem czy coś. Nie wiem, cześć. O, siema Alien. O, hello. Jesteśmy na Złotych Tarasach. Parę ludzi spotkaliśmy. Siema, siema. 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 Joger, siema. Siema. Karol już planuje jakieś wyjścia na dzisiaj. Jakieś imprezy, ale jestem zmęczony bardzo szczerze. Nic ciekawego, zaraz tamy posta, że jesteśmy. Okej, okay. No to zobaczymy się później, na razie. Jakieś randomowe mówię takie. Iza, dwa. Dwie Izy, nie, ta Iza. Ta Iza. No i to by było tyle, trzymajcie. Wyglądają jak siostry. Tu mamy Paulinę, Rozpermiacza i resztę osób niestety nie pamiętam. Sebastiana. I kolegów tutaj się maszyny. No i parę ludzi, którzy przyszli do Złotych Tarasów taką na ostatnią chwilę organizowaliśmy, więc większy ten dzieje się jutro, no to do zobaczenia jutro. Co, kapitan Alien w Warszawie? Nie! Kapitan Alien w Warszawie? Alien! Jak się czujesz? Ja się czuję pozdrowisz, bardzo dobrze. Pozdrowisz mnie? Tak, pozdrawiam cię. Dziękuję. I jak się czujesz dzisiaj po dzisiejszym pierwszym spotkaniu chyba z 1% ludzi, co będzie jutro, jak się czujesz? Dałeś radę? Tak się czuję. Ogarnęłeś? Nie, było myślisz? Super, było super. Było bardzo fajnie, za mnie było zajebiście. Żebyś widział jego ręce w trakcie spotkania. Takie miał ręce. Kogo? Kapitana Aliena. No dużo ludzi się bali, ale przynieśliśmy ich wszystkich, zgromadziliśmy. Ja przeciągałem wszystkich. Sprawdzałem, że wszyscy się uśmiechali i wszyscy się cieszyli, wszyscy byli okej. Okay. Ale polski pingwin? To ty? Tak, Stewa? Tak, okej, tak, dzięki. Siemano wszystkim z tej strony. Z tej strony Stew i Maciek i... I... Kuba. I... Krzysiek. I... Jalie! Kuba. Sebastian. Jesteśmy w Kebab Kingu. Czekamy właśnie... Kebab co? Pingwinie? Kebab Kingu. A ja usłyszałem Kebab Pingu. Chcieli. Kebab Kingu. Kebab... Już będę mógł mówić normalnie, jak już zjem coś, będę ogarniał. Więc Alien nagrywa z jego strony.
W ogóle zajebiście było dzisiaj do tej pory, ale strasznie trudno do ogarnięcia. No. Ale dobre było to, że poczułem trochę jak to będzie jutro i mam parę pomysłów jak to będzie. Jak się przygotować. Tak. Pewnie. No. Alien to skakał, tańczył, miał to w dupie. A ja nie jestem. Podrywał dziewczynę i no. Strzelał. No, ale. Ja tego nie mówiłem. Prawda? Nie, kupiłem sobie kebaba. I go jem. Jest ciekawy. Nie jest taki... Ale jest okej, okay. Jest dobry. Kapitan Alio mówi sobie, pokaż to, bo to jest dosyć ciekawe. Pokaż co jest pod tym, pod... Normalnie. Każdy jest tak samo. Każdy jest trochę zmęczony. Więc go... Więc jem. I nie wiem co jeszcze będzie dzisiaj. Chyba dzisiaj idę spać. Jest na dole toaleta nawet dobra, tylko się w światło gasi. Trollowaliśmy Aliana, zadzieliśmy... Czekaj. Zadzieliśmy ostry sos do jego kebaba, jak było w toalecie. Ale niestety odbyło się na mnie, bo on lubi ten sos, a ja uderzyłem się głową o to, co jest za mną. Ale teraz robią taki achievement get, żeby zjeść cały taki ten tego. Oh my god. No way. Kończysz zupkę? Dobrze, jak smakuje? Nie płacz, stary. Dobre? Dobre. Polkamy? Myślałem, że jakoś wyjdzie inaczej. Ale nie było tak. O, żyjesz? Tak. Nie było aż tak źle. Ale wiem, żyje też. Dzień dobry, vlog. Halo, Karol. Alien. No. Już wstajemy. Jestem gotowy, więc. Jesteście gotowi? Czy mam sam jechać i was tam spotkać? I tak muszę porzucić ten. Halo. Siema wszystkim. Chłopacy późno wrócili. Byli w klubie, więc nie dziwimy się, że hałasowali jak wrócili. Zaczęli brać prysznice i różne. Ale spoko. Ja się wyspałem od razu, nie byłem z nim, ale dzisiaj wychodzę. Zostaliśmy w budżet ekstra mega budżet hotel, który nie ma, musiałem... Stary, musiałem iść do innego hotelu, żeby dostać ten szampon, wiesz? No już jestem gotowy i... Będziemy zaraz wychodzić, więc jak chłopacy się ogarną i zobaczymy się tam. Ja odcinałeś soteczkę do zębów. Zaraz będziemy na miejscu. Jestem z moim numer jeden. Pomaga mi wszystkim, bardzo zmęczony jest. Bo był z Karolem też na imprezie, a ja mądry wyspałem się i byłem gotowy. Szybkie śniadanko z McDonalda i będziemy na miejscu. Nie, zobaczymy się tam. A my z Alienem wczoraj byliśmy na imprezie, kurczę, 3 godziny snu dla nas jakieś masakra. Już jesteśmy w parku. O, czerwone wiewiórki. Jak sobie ładnie tańczą. Bitches. Co oni robią, ale śmieszne. Taniec ludowy. No. A ty masz kaczuchę. Ty masz kaczuchę. Mamusie kaczuszkę. Jesteśmy już na miejscu, więc będę przemieniać na inną kamerę teraz i zobaczymy, jak to wszystko się odegra. No już jesteśmy w parku, parę ludzi mnie złapało przy wyjściu. Tutaj. Cześć. Koledzy. Cześć. No i będę chodzić tam, niby 1000 ludzi czeka, czy coś tam. Strasznie dużo ludzi tam czeka. No, może tam 500 ile sam, no ale i... Tak jest, ale dużo jest i jeszcze to dopiero nie wiem. Ja się w ogóle spóźniłem, więc idę zobaczyć już wszystkich. Siema wszystkim! Jestem pierwszy raz chyba na żywo, gdzie ludzie mnie w sumie tak widzą. Ale nagrywam. Miło się nie tak wygląda za kulisami. No i wszyscy są. No, sporeczko co przyszło, nie powiem, że byłem splaszony czy coś, ale jakoś doszliśmy w końcu na miejsce. Teraz powoli jeszcze ludzie się zbierają, ale trochę bardziej, nie wiem jak to ogarnąć. Nie da się porządku. Troszeczkę bardziej ogarnięty jest. Powoli, trochę mniej ludzi. Na początku wszyscy nas podeptali troszeczkę, ale jest... Machajcie. Na szczęście nikt nie był skrzydzony. Ale tutaj właśnie chciałem pokazać, jak podasz. Tutaj właśnie, bo ludzie najdłużej czekali ludzie, to może będziecie tutaj na filmiku na końcu. O, tam mamy też. No. A to jest security? Security. Różny security. O, security i fotograf i... Maciek! I tam też kolega. No, więc
więc coś tam będzie. Co mogę powiedzieć? Masakra było, ciężki był, bardzo się martwiłem na początku. To samo co mówiłem już na tamtym, myślałem, że coś się stanie komuś. Ale wszystko w końcu się ogarnęło. Naprawdę, naprawdę było dużo ludzi, ale teraz mamy ostatnich ludzi tutaj, którzy zostali do samego końca, ponieważ albo byli na, albo byli samym tyłu, tam w kolejce i tam jeszcze ludzie. Tam jeszcze ludzi na górze i tam jeszcze ludzie. Nie, tak fajnie naokoło. No i tu wszyscy, którzy zostali na sam koniec do czwartej, bo nie wiem, wszyscy powoli poszli, bo był taki, był troszeczkę nieogary, było trudno. Wiem, że ludzie nie chcieli czekać, żeby. Ale najwyżej jutro pogadam, czyli w niedzielę będę z ludźmi gadać, jeszcze zrobić zdjęcie i mam nadzieję, że jutro będzie bardziej na ludzie. No, zostawcie lajka, inaczej tutaj armia cię załatwi. Ogólnie przyszli ludzie, tam zrobili tutaj pingwina i teraz pingwin coś nam powie. Kiedy Minecraft? Miasz otworzyć mu. Siema, jesteśmy teraz w Złotych Tarasach. Parę ludzi przyszli ze mną coś zjeść. A to już ostatni ludzie, którzy są też od wszystkich. No i więc będę się teraz spierać powoli do hotelu. Muszę jeszcze załatwić walizkę i ogarnąć się troszeczkę. No i wtedy, nie wiem, może jutro zobaczymy się. No. Zjadłem sobie spaghetti, pizzę i myślę, że było fajnie dzisiaj. Było fajnie. No więc lecę teraz i zobaczymy co będzie. Yo. Wbiliśmy na hotel, tu jest mój pokoik. Takie maluszynki, ale fajnie, tutaj zajebiście, można sobie zagrać jakieś karty czy coś. Stolik jest, można posiedzieć. Alien przyszedł podrzucić rzeczy, cztery buty i... Z KHF-em spotykamy się, to będzie ciekawe. Sorry, no, ale to jest, tak jest, więc no, zobaczymy się później, jak wyjdzie. No więc, jesteśmy, ekipa gotowa, mniej więcej, żeby iść do jakiegoś baru czy coś. Herbatkę idziemy teraz wypić. SKKF to nas dołączy zaraz. Ja obracę się, by was było widać, nie? Więc będziemy gdzieś szli, nie wiem, gdzieś to na Stare Miasto, nie? Do jakiegoś baru. SKKF też dołączy do nas potem, ale tak za godzinkę. Więc idziemy wypić sobie herbatę i zobaczymy, co będzie potem. Nara. Potem będzie, ale naprudy, ale naprudy. Czekamy na SKKF baterko teraz i idziemy gdzieś, więc... Bo nie powinno już być długo. No, ja mam nadzieję. Więc ekipa jest. No, dajesz. No, dajesz. Nagrywam w ogóle. No, screenshota. Idziemy teraz na Stare Miasto, tak? Tak, pod syrenę. Spotkaliśmy z KKF-a. Cześć. Halo. No i parę innych ludzi też dołączyli do nas. Kto dołączył? Sarek? Radek, tak? Dobrze. Ekipa programistów. Ekipa programistów z Scrapserva. Więc idziemy tam. Jak się na mieście, to mamy darmowe dirty. Darmowe dirty, jak znajdziecie nas na mieście. I tak tego nie zobaczą, dopóki nie wrócę, więc lecimy teraz i zobaczymy się później. Na razie.